Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat. Dzisiaj jedzonko tajwańskie, gotowane mango, jajeczko gotowane w herbacie zielonej i w zalewie solonej. No i do tego jest słoninka i mięsko wieprzowe na takie sosie zesmażone i to wszystko jest podane na ryżu. To jest taka typowa, szybka przekąska tajwańska, ale w Chinach z tego tytułu, że się je dużo, to jest tylko przystawka. Ciekawostką są na słodkim sosie winogronowym kłącza, liści, krzaka, pomidora. Teraz zaczyna się drugi sezon na pomidory, to znaczy rosną nowe krzaki, stare krzaki obrodziły i teraz nowe krzaki, które zostały posadzone wcześniej, obradzają. Także dwa razy do roku mamy zbiory i to są młodziutkie kłącza pomidora. Bardzo pyszne, bardzo dobre. Do tego właśnie sos taki winogronowy. Trochę smakuje jako gęsty sos, gęsty sok z winogron. O smaku słonym i troszeczkę czuć, jak to się nazywa, ocet. Tradycyjna tajwańska salsa pila to jest drink przypominający root beer, bardzo dobry, bardzo smaczny, orzeźwiający, niesłodki. Trochę smakuje jak jakieś lekarstwo, muszę przyznać. Tak niektórzy go odbierają. Restauracja jest tajwańska, zaraz wam przejdę, pokażę jak jest fajnie zrobiona jest restauracja z supermarketem. Także można sobie w małym supermarkeciku dobrać na przykład ekstra mięsko, ekstra przyprawy, ekstra wszelkiego rodzaju ryby, owoce morza i oni to dogotują. To tutaj ciekawostka. To jest chyba coś egzotycznego w Polsce. Kurczę, jak to się po polsku nazywa? Gołąb. Gołąb ptak w kawałeczkach, cały zesmażany. Do tego frytki doufu i do tego frytki robione z kiszki, kaszanki, albo jak ktokolwiek to woli to nazywać w Polsce, czyli ryż z krwią wieprzową. Fantastyczna fuzja smaków i do tego zesmażone liście szpinaku. To wszystko na słono. Ketchupu mi nie doniosła, ja uwielbiam z ketchupem. No, ślinka cieknie z ust. Dla dwóch osób jeszcze dojdą nam dwa zestawy nudli. Dla dwóch osób wystarczająco. Jest taki miks, fuzja tajwańskiej kuchni, chińskiej kuchni. To jest lurofan, to jest raczej, korzenie ma w japońskiej kuchni. Jest to chłopska potrawa, chłopi na polu właśnie tak jadali lunch bardzo biednie. Albo inaczej bardzo skromnie, trochę mango, trochę jajko i trochę wieprzowiny. Także feria kolorów, barwa kolorów jest cudowna. Właściwie same oczy mogłyby jeść. Szczególnie te kolory zieleniny. No i są zdrowe. Chifamba. Cześć, chifamba. I dla dwóch osób to będzie, za chwileczkę dojdą nudle, a w międzyczasie przejdę się i pokażę wam jak wygląda restauracja i jak wygląda to połączone z supermarketem. W każdej restauracji w Chinach na każdym kroku to jest bardzo bardzo popularny zestaw łączenia wszelkiego rodzaju mini mikromarketów z restauracjami, przynajmniej na południu, nie wiem jak jest na północy. Tutaj kupuję często swoją tajwańską herbatę, najlepsza na świecie. Mają dużo produktów tak zwanych, nie wiem jak się w starych czasach to nazywało, kolonialnych. Mają dużo importu, dużo sosów, dużo rzeczy niedostępnych w normalnych chińskich sklepach, bo Tajwańczycy troszeczkę jednak inną kuchnię mają. Fuzję japońskiej, amerykańskiej, kontynentalnej, no i oczywiście azjatyckiej. Mają też trochę owoców, napoje, wina. Znam właściciela, ma już trzy takie sklepy, restauracje. Bardzo fajny pomysł na biznes. Tajwańczycy zaskakują mnie pomysłowością, jak i również wykorzystywaniem swoich umiejętności handlowych. Ja myślę, że to mają we krwi.
no nabiał oczywiście. Zwrócić warto uwagę, jak mleko jest pakowane w Chinach. Popatrzcie, jak towar luksusowy. Nie chcę powtarzać i krytykować polskiego mleka, które jest tutaj eksportowane do Chin jak do trzeciego świata, ale tak wyglądają. To jest niemiecka firma, tak przy okazji. Oni robią tutaj na miejscu to mleko i tak pięknie pakują. Niesamowite. No i oczywiście warzywka. Warzywka sobie można domówić. Owoce również można w postaci deseru. No i oczywiście lody. Tutaj są lody, przepraszam. Lody, wybór jest i tajwański, i japoński. Także myślę, że to jest coś ciekawego. Tajwańskie mango. Typowe. No i tutaj właśnie sobie można dobrać, czy to wędlinki, czy to mięsko. Można sobie dobrać dodatkowo do własnego jedzenia kaczkę i owoce morza. Jak to co lubi, jak to woli. Ciekawostką jest na każdym miejscu teraz, w każdej restauracji chińskiej, jest maszyna z kawą. Kawa stała się praktycznie tak popularnym napojem w Chinach jak herbata, więc tego jest dużo. Kawę piją namiętnie. Teraz pokażę wam moje nudle. Zaraz tutaj wejdziemy. Dosyć dużo ludzi podczas lunchu. O, i tu są nudle. To są moje nudle. Moje nudle są na ostro. Pytaliście parę razy o nudle, więc wam pokazuję teraz nudle. Tu są udon mien. To są nudle, które są japońskie, z owocami morza, z kelpem, z trawą morską, z pietruszką, z kawałkami rybiego mięska ugniecionego w postaci kulek mięsnych. To jest gruby makaron ryżowy, bardzo dobry, bardzo pożywny. Moje natomiast to jest wołowinka zesmażana. Do tego jest taki zawiesisty bigos kapuściany i na dnie jest makaronik poprzetykany kiełkami różnego rodzaju groszków. Także jest obłędnie to smaczne, obłędnie kolorowe, obłędnie delikatne, niesamowicie pożywne, niesamowicie cieszące oczy. I ocuma, pomiana, cu. I czekajcie, przygryzę sobie to gotowane właśnie mango. Niam, 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 niam. No uwielbiam jeść. I właściwie to byłoby chyba na tyle. Nasyćcie oczy kolorami, widokiem tych przytraw. Meja? Joma? Okej, ha. Czuli, idzie nie lorofa. Jak widzicie, nie dość, że jest zróżnicowane, to jeszcze również bardzo, ale to bardzo zdrowe. Tak przy okazji, już od 2 miesięcy praktycznie nie jem kolacji, tylko wczesny, późny podwieczorek. Znaczy późny podwieczorek koło 3, czyli coś lekkiego, mięsno-rybnego, bez makaronów. To jest pierwszy makaron od 2 miesięcy. No i udało mi się zbić bardzo ładnie wagę. Już praktycznie spadła poniżej 90. Tyle na tyle. Pozdrawiam serdecznie rodaków na świecie, wszechświecie. To jest chiński biznes. Dzisiaj jest 9.11. Tam jeden z komentatorów prosił o datę. I mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat.